projektantów coś... Nie chcę powiedzieć brzydko. Poszłam właśnie do mojego brata podzielić mój fotel i zobaczyłam taką frotkę. I stwierdziłam, no nie, ja to muszę założyć. I teraz sobie tak myślę, że to równie dobrze może być frotka mojego brata treningowa. Co byłoby trochę obrzydliwe, ale pachnie ładnie. Dobra, przyznawać się, kto w dzieciństwie nosił takie frotki na rękach? No przecież ja miałam ich milion. Cześć, siema, z tej strony Namician i witam Cię, kochana Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek z serii, którą bardzo kochacie i zawsze wyczekujecie, czyli przegląd trendów. Słoneczko świeci, ptaszki świerkają, szkolne ciuchy i jakieś tam mundurki w końcu możemy wrzucić do szafy, bo zaczyna się najfajniejszy okres w roku, czyli wakacje. Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Nasza pierwsza, najważniejsza i jedyna zasada tej serii to: nie musi nam się podobać to samo. Jeżeli ja coś skrytykuję, a tobie się podoba, to znaczy, że jest stworzone dla ciebie, a nie dla mnie. Ale to tak tylko dla przypomnienia. Zebrałam dzisiaj według mnie najciekawsze trendy tego letniego sezonu, czyli lato 2023. I powiem wam, że jest całkiem ciekawie, ponieważ na tej DJ-ce będziemy sobie miksować lata 70, 80, 90 i nadal trwające 2000, czyli Y2K. Pierwszym trendem, który od razu wpadł mi w oczy, był Mermaid Core. To nowa estetyka, która wpisuje się w obecną popkulturę, czyli nadejście nowej małej syrenki. Więc jak widać, wprost z wielkiego ekranu lecimy na wybiegi, a stamtąd już pędem i wiralowo roznosimy się na TikToku, wpadając do modowego obiegu. Tworzą bardzo fajną, miłą, przyjazną, dziewczęcą, syrenią, morską atmosferę. Jakieś topy, staniki z muszelkami, spódnice z kaskadowymi falbanami, cekiny przypominające wyglądem łuski, spinki z muszelkami, perły. Tak naprawdę powiem wam, że w sieciówkach jest obecnie tego mnóstwo. H2O, wystarczy kropla wody! Więc jeżeli chcecie wyłonić się z tłumu dosłownie jak Afrodyta z morskiej piany, sądzę, że będą dla was idealne total looki, czyli makijaż, włosy, wiecie, wszystko. Natomiast jeżeli nie chcecie rzucać się na głęboką wodę, możecie sobie popływać w rudziku, czyli na przykład założyć tylko spinki, jakąś torebeczkę, też taką w morskie klimaty. Możecie sobie popróbować, czy w ogóle czujecie się w tej estetyce, czy uważacie... Nope! Więc miejmy nadzieję, że redakcja H2O wznowi wydawanie gazetki i odpowie na pytanie, jak być syreną. Proszę! Baby gold dress! Jak tylko ujrzałam, że to będzie tegoroczny trend wakacyjny, to po prostu... Nie to, że podążam za trendami, ale niektórymi częściami się inspiruję. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten krój sukienki, to jak ja tylko widzę kogoś na ulicy, to po prostu... Sorry, ale zapominam o wszystkim i biorę Cię na randeczkę. Będą występować zarówno w formie maxi, midi, jak i mini. Z naramkami lub cudownymi, bufiastymi rękawkami. No przecież w tym wygląda się tak piękno pięknie, dziewczęco, uroczo, no po prostu cute laleczka do schrupania. Fenomenalny trend. Najwięcej będziecie mogli dorwać w kolorach pastelowych, które jeszcze bardziej podkreślają tą taką dziewczęcą urodę. Ale w sumie jak tak teraz myślę, to historia baby doll dress sięga lat 60. Wtedy zaczęła być hype'owana. Czy to jest piąta dekada? Czy tych projektantów coś... Nie chcę powiedzieć brzydko. Jezus Maria. Mam nadzieję, że macie umyte okna. Kolejnym trendem jest jeans. Umówmy się, nieważne co, ale każdy z was ma jakieś jeans w szafie. No i spoko. Kurtka, spodnie, buty, whatever. W tym sezonie trendować będzie total look jeansowy. Jak słyszycie total look, to mam na myśli naprawdę total look. Słuchajcie, ja w Tenezis widziałam strój kąpielowy z jeansu. Także bielizna, spodenki, spodnie, korsety, topy, kurtki, spinki, no wszystko! To mnie nawet cieszy. Ja lubię jeans, w szczególności taki baby blue. Cały look mógłby siąść. Ale buty nie jeansowe, to jest...
Nope. Kwiaty w tym roku zyskują, słuchajcie, trzeci wymiar. Piekielnie podoba mi się ten koncept, już umówmy się, no sam print kwiatów zawsze jest cudowny, sam motyw kwiatów, no A teraz będą chokery z dużym kwiatem, topy z kwiatami, spodnie, sukienki, wszystko będzie miało kwiaty i to takie kwiaty mocne. Taka przestrzenność tych kwiatów tak bardzo mi się podoba, że wydaje mi się, że możecie stać się też taką konkurencją, albo nawet jaka to będzie dla was konkurencja, ta kwiaciarnia pani Basi na roku. Ja na pewno to kupuję w ilości takiej mocnej i zauważalnej. Tutaj taka róża, tutaj, gdzieś tu. Fajne. Palette core. Dużo się tych korów w ogóle porobiło. Na TikToku to widzę. To takie wszystkie letnie. Fairy core znowu chyba wraca. Taki wróżkowy. Cottage core. Fajne. To jest spoko, bo te kory bardzo się mocno na siebie nakładają. Dużo ubrań jest podobnych, przez co możecie płynnie pomiędzy nimi przechodzić, jeżeli chcecie poeksperymentować. Natomiast jeżeli chodzi o ten palette core, to co tutaj będzie się działo? Tutaj będą getry. Delikatne rajstopki. Takie jedno częściowe, przyległe sukienki, topy, body takie przyległe. Do tego... Zapomniałam, co się nazywa. Takie... Z rajstop to czasami się robiło. Bolerko, bolerka. To jest taki sportowo-dziewczęcy vibe w stylu. Ale tak naprawdę różne wariacje tutaj są, ponieważ można jeszcze zauważyć takie typowo jakby baletowo-treningowe stroje, to znaczy jakieś takie, wiecie, przyległe kombinezony albo leginsy z jakąś taką, wiecie, ładną, cottage'ową bluzeczką taką z kokardkami. No taką, wiecie, dużo pasteli, bardzo delikatna estetyka. Co za tym idzie, wchodzą, a właściwie wracają baletki. Ja tych butów nigdy nie cierpiłam. Znaczy się zawsze nie cierpiłam. Ale miałam taką potrzebę takich czarnych balerinek z pająkiem takim 3D. No i to były jedyne baleriny, które miałam. Potem stwierdziłam, dziękujemy. Wiecznie spadało mi to z nogi, klapało i noga moim zdaniem nie do końca korzystnie w tym wygląda, aczkolwiek nie wiem, na przykład u innych siedzi mi. Podobają się baletki u niektórych osób, ale trzeba to tak ładnie dobrać, żeby to było zgrabne, a nie takie, wiecie, że... Chociaż to, co lubi tak naprawdę, nie? Ja nie będę tego dłużej nawet odkładać, bo ja już mam dosyć, ale słuchajcie, gladiatorki. What the fuck, to jest 2010! Idziemy w 2010! Leginsy Galaxy będą wracać! Gladiatorki to sandałki, które jak stwierdzili projektanci, są super na lato, bo można zwrócić na siebie uwagę, na przykład tym, jak ściągasz je na plaży i jesteś opalony jak bułka, którą za długo zostawiłeś na ruszcie na grillu. Po prostu. Ja poruszałam temat gladiatorek w trendach, które ja kiedyś uwielbiałam, a teraz ich nienawidzę. Tak, ja byłam zakochana, lecz nasza miłość... Na szczęście skończyła się po jednym sezonie. Ale miałam kilka par. Naprawdę. Potrafię oko przymknąć na festiwal. Tam to siedzi. Jakoś tak siedzi, ale tak... Tak, Karyno, bato to wygląda, no. Chociaż takie z diamencikami? Nie. Chyba, że będą całe w kokardy, ale to musiały być na platformie. Nie. Chyba... Nie. Duże kieszenie! Mega spoko, funkcjonalne. Możemy w końcu dużo rzeczy zmieścić, nie taszcząc ze sobą torebki, która Każde przekleństwo zabija jednego jednorożca. Przepraszam, waży pół tony. Tylko ten ciężar całego dobytku naszego życia, bo wszystko jest potrzebne, możemy troszeczkę rozłożyć, bo będą to duże kieszenie w kurtkach, bluzkach, spodniach. A nie dość, że jest to praktyczne, to wygląda naprawdę designersko. To streetwearowo chciałam powiedzieć. Kupuję to w każdej wersji z wyjątkiem Moro. Moro? No. Sportowe opaski na głowę, takie wiecie, z mięciutkiego, dużego materiału. Jak ja to kiedyś nosiłam. Że ja to nosiłam jakoś tak, moi drodzy, że ja to nakładałam na brwi, bo ja nie znosiłam swoich brwi, ja je zakrywałam takimi sportowymi opaskami.
I od czasu, jak babcia mi powiedziała, że jak tak będę zakrywać brwi, to mi wszystkie wypadną i nigdy nie odrosną, bo powiedzenie mi wprost, stara, wyglądasz jak kretyn, nie działało. A po prostu czułam się zajebiście. To babci zadziałało i nigdy więcej ich nie założyłam. Aczkolwiek mam ochotę kupić sobie taką. To są naprawdę grosze, 2-3 złote, max 10. A można poeksperymentować i zobaczyć, czy się dobrze wygląda. Generalnie chodzi o to, żeby wszystkie włosy wziąć do tyłu i dać taki athletic vibes. Napiszcie, czy kiedykolwiek nosiliście, albo czy lubicie właśnie nosić takie sportowe opaski. Ja tego nie widziałam od lat u nikogo. Jak to teraz będzie tak, to chodzi już, ja to widzę na ulicach przecież. To wygląda jak takie niegrzeczne dziewczyny. Wrodne dziewczyny. O, ale bym sobie to obejrzała. To oglądał, like. Daddy shoes, czyli buty, które wyglądają jakbyś zarąbał je twojemu staremu, a twój stary nie wywalił ich od 30 lat. Ma to swój urok, mnie na przykład najbardziej przekonuje fakt otrzymania immunitetu, jeżeli chodzi o czyszczenie butów, bo wtedy wyglądają na bardziej zniszczone i stare. Do tego modele Adidasa, Samba i Gazelle będą bardzo popularne i są dosłownie inspirowane trampeczkami, które nosiłam na WF-ie, a tak naprawdę nosiło się je w latach 70. Mnie osobiście te Adidasy nie przekonują, ale Daddy Shoes mogą być moim sugar daddy. Jorsy, ja coraz więcej tego widzę. Jorsy to jest spodeń wyglądający jak rybaczki, ale szerokie. Mieliśmy fazę na shorty, przeszliśmy w bermudy, a teraz schodzimy na jorsy. Jorsy są jeszcze niższe, jeszcze często są z niskim stanem. To jest taki vibe ziomali, raperów, skaterów, lata 2000. Niby spoko, ale na lato to może być w tym trochę gorąco, no chyba, że na wieczory. Kokardy, kokardy dosłownie wszędzie, to jest po prostu fenomen, bo ja uwielbiam kokardy, są przepiękne, a to jest po prostu najprostsza rzecz, jaką możecie zrobić, nawet pójść do pasmanterii i samemu sobie zawiązać kokardy, czy to we włosach, czy na ręce, czy jako choker, czy do bluzki, czy do... wszędzie, 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 na butach nawet. Dosłownie ogłaszam kokardomanię, w te wakacje wszyscy nosimy kokardy, przecież to będzie przesłodkie! Spódnice maxi i mini. Nie wiem, co jest nie tak, ale ja nie lubię ani maxi, ani mini. W mini nie czuję się zbyt komfortowo, znaczy się, ja i tak noszę dosyć krótkie, ale jak już mi odsłania półtyłka, to no. No umówmy się, jak w tym chodzić, no. Może na imprezę, ok, ale maxi do mnie... Bitch, please. Więc o co chodzi? Dlaczego nie ma zwykłych spódniczek? I to naprawdę widać w sieciówach. Jest dużo, no, ładnych tych spódnic maxi. I wiem, że wiele dziewczyn bardzo to lubi, bo można z tym skomponować naprawdę super fity, ale mi to ten trend o kant dupę rozczaskać. Srebro! Jeżeli kiedykolwiek marzyliście, żeby wyglądać jak ten cudowny zestaw sztućce prosto z Ikei, która mama dostanie pod choinkę, to to jest ten moment. To jest ten moment, bo w sieciówkach tak naprawdę mamy mnóstwo srebrnych total looków, które są naprawdę spoko. Od stóp do głów, jakby prosto z huty wyszły. Fajne, podoba mi się, naprawdę, naprawdę mi siedzi. Sama bym chciała taką sesyjkę w takim totalnie srebrnym outficie. Dobrze to by wyglądało. I jakby nie patrzeć, jest to też fajne przełamanie tego mitu, który krąży od lat, czyli złoto. Złoto jest najlepsze na lato, bo ładnie widać opaleniznę. Nie, w tym momencie stawiamy na srebro. Uhuhu, wygraliśmy! Przegrać nie mogliśmy. I ostatnim trendem jest transparentność oraz takie piżamki. I znów stawiamy na totalną transparentność. Transparentne będzie wszystko, od spodni, poprzez sukienki, topy, no po prostu co będziecie chcieli, to znajdziecie. Daje to zarówno możliwość tworzenia fajnych, warstwowych outfitów, jak i pokazania ciała. Takie bardziej odważne stylówki, też spoko. Ale naprawdę podoba mi się to, że możemy sobie kupić ładną, taką welurkową piżamkę, taką jaką nosiły gwiazdy w Hollywood niegdyś, albo nasze babcie. I wyjść tak na miasto, albo na imprezę i to będzie wow! A potem wracasz i nie musisz się przebierać, bo już jesteś w piżamie. Fenomenalny, naprawdę. To jest przemyślane z
sercem i głową. I to wszystkie trendy na dzisiaj. Piszcie koniecznie, które z nich wam się podobały, które niekoniecznie, co sądzicie, bo jestem mega ciekawa waszego punktu widzenia i waszej opinii. Będę czytać, będę odpowiadać, więc koniecznie piszcie. I pamiętajcie, że jeżeli czujecie ciśnienie pod jakiś trend, ale nie jesteście przekonani, nie kupujcie go na siłę, bo to, że myślicie, że nic nie macie w szafie i nie macie w to się ubrać, nie zmieni niczego, nie pryśnie jak za zaklęciem magicznej różdżki, bo szafa stworzona tylko i wyłącznie z trendów to jest szafa do D. Pamiętajcie, żeby szukać swojego stylu, inspirować się, odkrywać, ale nie iść tylko i wyłącznie drogą trendów! Bo potem przychodzi taki moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że masz pierdyliard ciuchów, których już tak naprawdę nigdy nie założysz, bo tak naprawdę ci się nie za bardzo podobają, a to był tylko taki mocny napływ adrenaliny i endorfin spowodowany tym, że chcesz po prostu w tym wyjść. Elo! Kocham wyskruszynki, widzimy się niebawem!